Nic, w końcu widziałeś duże zwierzę w Bieszczadach, tak? Większe niż ślimak na pewno. Jeszcze mi ciepło. Wleźliśmy na żubra. Tak. No, może 20 metrów od niego. No, jest wrażenie niesamowite widzieć go na żywo. A niestety nie dało się sfotografować. Nie dało się sfotografować. Przez to bydle, które musi mordę drzeć na wszystko, co się rusza oczywiście. No, żubry jakby go... No wciągnąłby go nosem na pewno. I by się skończyło rumakowanie. Nie, Felek? Ja podejrzewam, że żubry jest tak łagodny, że oni by się zaprzyjaźnili, tylko że to by się bało. No raczej... Dzisiaj pogoda trochę nie sprzyja. Ale damy radę. Okej, kochanie, powiedz, co z... To będzie do zamrożenia. Co gotujemy w ogóle tam? Co tam tą warząchwią? Grzybowa. Tak? Tak. Czyli porówka z dzisiejszych zbiorów. Są rydze, są maślaczki. Mhm. Są zajączki. Jak się czujesz? Jak baba na wsi, która miesza w garze warząchwią po prostu na swoim miejscu. Dzień, minutę i będzie gotowe. Okej. Okay.